Jest to taka pewna część nas, do której nie chcemy się przyznać. Jest to coś nieakceptowalnego społecznie. Jest to wyparta część naszej osobowości. W jaki sposób to się w ogóle objawia? Mechanizm projekcji jest najczęściej występującym mechanizmem wśród ludzi. Polega on na tym, że mam jakieś uczucie, a rodzi się we mnie jakieś uczucie. One jest na tyle nieprzyjemne i niewygodne, ja nie chcę się do tego przyznawać, dlatego zaczynam sobie szukać czegoś na zewnątrz. Najczęściej jest to jakaś osoba, czyli jest jakaś osoba, pan X, którego znalazłem w internecie i nie podoba mi się w nim to. On jest straszny, on jest pazerny, zły, niegodziwy. Zobacz, jaki to drań. Przeniosłem swoje uczucia, które we mnie są, i umiejscowiłem je w tym oto człowieku na zewnątrz, ponieważ jest mi dużo łatwiej je przyjąć. Ponieważ ja się nie przyznaję do swoich uczuć, ale kiedy znalazłem sobie kogoś, kto pasuje do moich uczuć, to zredukowałem pewną część psychiczną. I po prostu jestem w stanie to zaakceptować, że ten świat jest zły, czy ten człowiek jest zły, pomimo iż uczucia są we mnie. Więc mechanizm projekcji polega na przeniesieniu własnych uczuć na drugiego człowieka. I teraz zobacz, kiedy ja uznam w sobie te określone emocje, to jest bardzo ważne słowo, uznam emocje, które czuję. W takiej sytuacji jestem zdolny, jestem w stanie cokolwiek z nimi zrobić, jestem w stanie się nimi zająć. Mogę podjąć jakieś działania, mogę spróbować na przykład taką emocję uwolnić. Mogę na przykład również zrozumieć, iż na przykład to działanie, które przed chwilą zrobiłem, wywołało we mnie te emocje, to być może nie powinienem tego robić. Jest tutaj miejsce na konstruktywne działanie. Natomiast jeżeli ja nieustannie projektuję te swoje emocje, przerzucam ten swój cień na innych ludzi, no to skoro to uczucie jest w tym człowieku, no to ja już tutaj nie mam nic do roboty. No jak? No przecież chcę zmieniać świat, tak? Świat trzeba naprawić. Cały świat jest zły, bo przecież ja widzę, że cały świat jest zły. No zróbmy coś z tym światem, no do cholery, no come on. No ale tu nic się nie zmieni. Wszystko jest poza tobą. To jest ogromna różnica, tak? Więc ta praca z cieniem, ona naprawdę przynosi fenomenalne rezultaty. Wszystko, co widzimy w innych ludziach, w równym stopniu jest w nas. Prawda ta jest niewygodna i nie do zaakceptowania przez większość ludzi. Ponieważ my wiecznie szukamy usprawiedliwień dla własnych uczuć i emocji. Dlatego również mechanizm obwiniania jest bardzo powszechny i przerzucania winy na drugiego człowieka, ponieważ nie chcemy się przyznać sami przed sobą do tego, co już czujemy. Niestety, obwinianie według kalibracji pana Hawkinsa przyczynia się drastycznie do obniżenia poziomu świadomości. Czyli praca z cieniem polega na tym, abyśmy przyjęli odpowiedzialność za swoje uczucia i zasadniczo nic więcej z nimi nie robili, nie przenosili ich na innych ludzi. To sprawia, że owszem, w jakimś stopniu na początku przeżywamy ten proces bardzo niewygodny i niekomfortowych przeżywania uczuć, natomiast później okazuje się, że my po prostu akceptujemy bycie człowiekiem. Bycie człowiekiem jest obarczone emocjami. Obojętnie na jakim poziomie świadomości nie będziesz, to i tak będziesz doświadczał negatywnych emocji. Dlatego ja bardzo nie zgadzam się z New Age'owskim przekazem wielu ludzi, ponieważ zgłębiłem filozofię Junga, Hawkinsa,
i ogólnie psychologii i nadal utrzymuje ten światopogląd, iż po prostu negatywne uczucia będą nam cały czas towarzyszyć przez życie. Natomiast my po prostu dużo lepiej będziemy sobie z nimi w stanie radzić. Jest to coś innego niż wtedy, kiedy jestem już na wysokich wibracjach i w ogóle nie czuję, wiesz, latam 10 cm nad ziemią, jestem och, ach, wszystko jest piękne i cudowne. Nie, to jest ściema, to jest kłamstwo, stąd właśnie jest tyle takich sprzecznych informacji w tym świecie, więc ja jestem zdania, że dużo lepiej przyznać się do wielu niewygodnych uczuć. Przyznać się przed sobą, że jako człowiek jestem egoistyczny, dążę do zysku, chcę wygrać, mam w sobie ambicje, czasem mi się nie chce, często jestem nudny, czasami sobie odpuszczam, mam wrażenie, że jestem niewystarczająco dobry, bardzo często się mylę, popełniam błędy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, których nie chcę mi się przyznać, no hello, jestem taki doskonały, zobaczcie, jak mi się świecą cudownie oczy, jaki mam błysk, jaki high life prowadzę. Nie, 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 to jest ściema. Duchowość, czy psychologia jest dosyć taka zwyczajna, taka dosyć prosta. Tak prostolinijna nawet bym ją czasem nazwał, tak? Zwykła. To jest normalne zaakceptowanie zmienności życia, bycia człowiekiem. I w ogóle Jung to jest dla mnie akurat świetna osobowość, jako jeden z nielicznych psychologów, psychoterapeutów, ludzi, którzy no, odkrywali tak, tą ludzką właśnie świadomość i psychologię, został wykalibrowany przez pana Hawkinsa na poziom powyżej 500. Jest bardzo niewielu ludzi, tak zwanych nauki, którzy przekroczyli właśnie ten próg 499, ponieważ do tego poziomu człowiek partycypuje na świat bardzo intelektualnie, więc jest taki logiczny i zarazem odrzuca pewną dozę właśnie tej takiej wewnętrznej, głębokiej duchowości, boskości i tak dalej. Natomiast tutaj ewidentnie Jung właśnie obok Williama Jamesa, obok jeszcze bodajże Alana Wattsa, właśnie oni przyjęli tą duchowość, tą boskość, kierując się już miłością i tak dalej, więc to jest no, wiedza faktycznie taka z najwyższej półki, rzekłbym. Dlatego na przykład w moim przypadku, co mogę zaskoczyć, co sam właśnie wielokrotnie gdzieś tam powtarzałem, afirmacje negatywne spowodowały i no jeszcze większe postępy. Nawet bym powiedział, że one bardziej się przyczyniły do mojego postępu niż te afirmacje pozytywne, które tak szeroko się promuje, zwłaszcza w świecie, dajmy na to, prawa przyciągania i tak dalej, tak? Czyli jestem cudowny, wspaniały, przyciągam bogactwo, obfitość, och, ach, po prostu taki cud miód. Natomiast właśnie nie, bo to tworzy ten taki dysonans, tak? Tutaj my tworzymy sobie jakieś tak zwane super ego od Freuda, tak? Super ID, wyidealizowany obraz samego siebie, który dosyć mocno odbiega od tej rzeczywistości, czyli tą personą, tak? Którą mamy właśnie względem, którą prezentujemy, tą swoją personę względem innych ludzi, więc tutaj jest taka ogromna rozbieżność, tak? Ja jestem tutaj taki cudowny, doskonały w swojej fantazji i wyobraźni, a rzeczywistość jest nieco inna, dubię sobie w nosie, drapię się po tyłku i tak dalej, więc jest trochę inaczej, tak? Więc jest ten konflikt. I teraz widzisz, natomiast zaakceptowanie tej swojej persony, która dubie w nosie i drapie się po tyłku, sprawia, że my generalnie z tym się czujemy w porządku. No okej, no po prostu moje ciało jest typowo zwierzęce, ma takie swoje instynkty, popędy, tak? Rozmaite i dopóki ja tych instynktów nie zaakceptuję, no to je wypieram i mówię tak, to jest paskudne, to jest obrzydliwe i tak dalej, poprzez co one cały czas wypływają z tej podświadomości i mnie atakują. Kiedy ja to zaakceptuję, no to po prostu widzę, że jest to pewna część mnie i później one nie są już takie właśnie
takie drastyczne, takie przytłaczające, tak? Ja z większą łatwością mogę je odpuścić, bo je zaakceptowałem. To, co zaakceptowane, przestaje nami właśnie rządzić z tego poziomu nieświadomego. No, bo nie tworzymy, wiesz, tej takiej antysiły na te dwa światy, a one jakby współmiernie sobie płyną. Więc też teraz przygotowuję film odnośnie tego tematu, bardziej taki szczegółowy. Mam nadzieję, że chociaż ciut pomogłem. Pozdrawiam cię serdecznie.